lecimy w kierunku Kali na wyspie Uglian. Droga, jak widać, bardzo ruchliwa. Tam wyspa osiedli, jak chcemy dalej. Dochodzimy powoli do centrum Kali. Port. Kościółek. I półwysep. Woda jak zawsze lazurowa. I idziemy dalej. Cisza, spokój. Idziemy zwiedzać. Zadar i wyspa Osiłek. Idziemy sobie tam na ten półwysep, który powoli nam się wyłania. I tam znajdziemy miejscówkę, żeby być może się pokąpać w tej cudnej, przezroczystej i ciepłej wodzie. Takie tłumy mamy w środku sezonu na wyspie Uglian. Plażę, albo poczytać na ławeczce i oddać. Panorama Zadaru. Cykady oszalały, ale to nam akurat nie przeszkadza, bo to jest jeden z głównych czynników, które zachęcają nas do przyjazdu do Chorwacji
oprócz oczywiście pięknych widoków i morza. Idziemy sobie dalej. Cudny wiaterek. Ale chyba nie ma gości z takim praktycznie zejściem do morza, z takim widoczkiem. Cudnie. Taka droga prowadzi do mostu pomiędzy wyspą Glian i wyspą Paszman. A my sobie idziemy dalej. Kilometry pokazywało. Tutaj ktoś sobie postawił domek. W takim miejscu mieć domek to naprawdę do pozazdroszczenia. Nie no, super sprawa. Cudo. I to jeszcze z Bali, drewniane. O, tam się jachty pojawiają. Zobaczymy, co tam się dzieje. I tu spojrzenie. Tam prawdopodobnie jest Sukoszan albo Bibinie. Sukoszan. Tu jest prędzej Bibinie. Tam mamy Garzenicę. A my idziemy dalej. Trochę ludzi płynie.
Wysiadają pasażerowie, wysiadają. Jest Dora. Widzisz? Ona się taka mała wydawała. W porównaniu z promem, to się wydaje mała. Thank you.